Siemanko, ostatnio dosyć dużo jest słychać o czymś takim jak zamawianie różnych rzeczy z Chin. Pomyślałem, że za sprawą tej wspaniałej strony, jaką jest AliExpress, też coś sobie sprawię. Wpadłem na genialny pomysł, że może te rzeczy, które zamawiasz, ktoś też zamawia i się zastanawia, czy one są dobre. No i takim sposobem właśnie ruszam z serią AliExpress. W każdym razie jakoś to jeszcze nazwę, jeszcze nie wiem jak. Pierwszą rzeczą, którą uważam jest dosyć ciekawie recenzować, to jest coś, co się przyda na pewno wszystkim kierowcom. Poczekajcie, znajdziemy gdzieś tutaj otwieranie. No i pewnie też jakimś osobom, które się interesują różnymi rzeczami związanymi z elektroniką. Są to dwie żarówki. Nie pamiętam, jak się nazywa to gniazdo. W każdym razie w moim samochodzie służą one jako światła do cofania. Jedna żarówka kosztuje niecałe 5 zł. Tutaj jest soczewka, która rozprasza światło z trzech diod LED. No i tutaj jest bardzo dużo takich diod pomontowanych. Ja zamówiłem sobie od razu dwie, dlatego żeby nie czekać na przesyłkę drugiej, postanowiłem zaryzykować. Zwłaszcza, że te 10 zł to nie jest tak dużo. A może się sprawdzą? Jakość wykonania tych żarówek jest zaskakująco dobra. Spodziewałem się czegoś bardziej, wiecie, chińskiego. Tutaj ciężko byłoby taką żarówkę rozebrać, trzeba by już trochę siły użyć. Nic nie majta się w środku. Tu wam ten mikrofon dam. Tutaj na soczewkę pada światło z trzech diod. Obecnie mam zamontowane jakieś słabe światła, które nie dają rady. Są to też żarówki LEDowe. Kupując samochód już takie miałem. No ale jak to wygląda? Przejdźmy w okolice mojego samochodu, gdzie za chwilę założę te żarówki. Ale najpierw zobaczcie, jak świecą te żarówki, które mam aktualnie założone. Nagranie bez lampy powoduje to, że te odblaski, które są poniżej lamp, nie odbijają. Także tak świecą moje aktualne żarówki. Wymiana żarówek w nocy po ciemku to nie jest to, co uwielbiam robić, ale czego się nie robi? Dla nauki i porównania. Moja poprzednia żarówka wygląda w ten sposób i na AliExpress no kosztuje jakieś śmieszne grosze, ale ze względu na to, że świeci bardzo średnio, postanowiłem właśnie zamówić tą, która wygląda przynajmniej dużo lepiej. Pamiętajcie, że jak już zdejmiecie lampę, to dobrze jest przed zamknięciem i złożeniem sprawdzić, czy żarówka dobrze założona jest i czy działa. No u mnie tak jest, także składam. A tak wygląda to po zmianie żarówek. Także tak świecą moje aktualne żarówki. Jak spojrzałem w tył mojego garażu, to różnica jest znaczna. Porównując to przykładowo ze światłami, zwykłymi żarówkami, takimi zwykłymi, nie LEDowymi, no to może te nie świecą aż tak intensywnie, ale świecą na pewno dużo, dużo dalej. Tak więc do podsumowania zapraszam was do mojego studio. Studia? Jak to się zmienia? Piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie wymienić swoje aktualne żarówki, które macie założone w samochodach, na żarówki LEDowe, to nie róbcie tego z tymi żarówkami, ponieważ pomimo tego, że wyglądają one w miarę solidnie, bo mamy diody i tutaj, to te diody szybko się przepalają, no i nie świecą tak intensywnie. Jak najbardziej rekomenduję żarówki, o których jest mowa dzisiaj cały odcinek, jednak 5 zł za żarówkę to jest trochę sporo. Chociaż pamiętajcie, cena równa się jakość i w tym wypadku jak najbardziej się z tym zgadzam, ponieważ mając te żarówki w ręku nie miałem żadnego odczucia, że przepłaciłem za nie. No to jest chyba dosyć istotne. Pozostaje druga sprawa, czy te żarówki są legalne? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ale mając te żarówki, nigdy nie miałem problemu z kontrolami, czy z przejściem przeglądu samochodu. Tak więc, no nie wiem jak będzie w tej chwili, ale myślę, że bez większego problemu to się odbędzie. Zwłaszcza, że światła cofania nie są światłami, które świecą cały czas. Oczywiście, jeśli chcecie zaopatrzyć się w takie żarówki, to nikomu tego nie zabronię, ale odradzam. Link do żarówek macie oczywiście w opisie. Temat już chyba jest wyczerpany, także jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie na nie odpowiem. Mam nadzieję, że taka seria wam się podoba, zwłaszcza, że już w zanadrzu mam kolejne filmy. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka, zasubskrybować kanał i jeśli film wam się podobał, to udostępnić. No i do zobaczenia w następnych odcinkach, które już niebawem. Na razie. Cześć.